Mamy nakaz w Biblii, by wyznawać sobie nawzajem grzechy, by przepraszać się za swoje grzechy. Przepraszanie jest częścią wyznania. Wyznać grzechy to znaczy powiedzieć o nich to samo, co myśli Bóg. Czyli po pierwsze, że to jest coś złego, że krzywdzi kogoś, że krzywdzi Boga. No, chrześcijanie mówią, mają uznać, że te grzechy już zostały im przebaczone, bo Chrystus za nich umarł, no i trzeba naprawić. Grzech trzeba naprawić, i tu to wyznanie, prośba o przebaczenie, przeproszenie jest częścią tego naprawienia. No ale co zrobić, jak w wyniku jakiegoś konfliktu i tak dalej, obie strony zgrzeszyły? No to która pierwsza teraz ma przeprosić? Na przykład mąż żoną się pokłóci. To kto ma pierwszy przeprosić? Zanim odwołam się do Biblii, to powiem Wam przysłowie, kiedy byłem mały i mi rodzice czy starsi mówili: Mądrzejszy głupszemu ustępuje. To już jest pewien ślad. Czyli kto pierwszy przeprosi, kto pierwszy przyzna się do swojej części winy, to w myśl tego dziecięcego przysłowia jest mądrzejszy. Jeśli przejdziemy do Biblii. To widzimy, że mąż jest głową żony. No to jak jest głową, to znaczy, że ma inicjować, to znaczy, że ma dawać przykład, to znaczy, że ma pierwszy iść tam, gdzie boża mądrość, tam, gdzie boża wola. Czyli nie pytaj się, kto pierwszy ma przeprosić. Jeśli zgrzeszyłeś, jeśli jest także twoja wina, nie oglądaj się na winne strony przeciwnej. Przeprość za swoją część, za swoją winę, przeprość pierwszy. Zawsze bądź pierwszy w tym.